A teraz zajmijmy się rejonem tutaj. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4, Kraina Tornad. I nie, dziś już nie jest 1 kwietnia, dziś żadnych tornad nie muszę spuszczać. W sensie nagrywam to 1 kwietnia tak samo, ale dzisiaj już żadnych tornad nie spuszczę na nasze miasto, nie. Jak dziś się coś wydarzy, to faktycznie to już będzie z gry. Nie, naprawdę bym nie przeżył. To takie moje dygresje co do ostatniego odcinka. Ja bym nie przeżył, jakbyśmy mieli taką katastrofę. Tsunami kompletnie pogrążyło nasze miasto. No, to nie. Tak. Tsunami to akurat. Bo to miasto w ogóle nie jest przygotowane na tsunami, tak? Ja bym tu porobił jakieś wały ochronne i inne rzeczy. Chociaż na taką skalę 10, jak spuściłem teraz, a właściwie w poprzednim odcinku, to chyba bym nic nie mógł zrobić. Dobra, tak czy siak, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, czym powinniśmy się zająć. Czyli zacznijmy od komentarzy waszych, których pisaliście mi, co miałem tam porobić. Bo zawsze coś tam mówię, żeby będę robić, a później wiadomo, jak to wychodzi. No to z tego, co ja tam zauważyłem w komentarzach, oczywiście mówię o odcinku poprzednim, nie o tym z zniszczenia naszego miasta, że było tutaj o tym, że miałem zbudować nasz przemysł. No i tak, tym się zajmujemy. I o tym, żeby przeciągnąć wzdłuż nasz park. No dobra, w sensie nasze zoo. Dobrze, to tak, zacznijmy od zoo. Nie dlatego, że nie chcę się tamtą drugą częścią zająć, tylko dlatego, że w zoo wbiliśmy kolejny poziom w międzyczasie, mamy już tutaj dwie gwiazdki i ich nie poustawialiśmy. Tak, ptaszalnię już mieliśmy. Wybieg dla antylop. To chyba jest wybieg dla antylop. Tak, wybieg dla antylop też mieliśmy, bo tylko dwa budynki dostaliśmy nowe. Wybieg dla bizonów. Jego bym może tutaj gdzieś właśnie z boku postawił. O. No, to może być ciekawe. Tak, tu. Dobra. I tu mamy pawilon dla wodów, płazów i gadów. Tak, to was tutaj postawimy sobie to. Będzie dosyć ciasne zoo, czyli trochę jak takie warszawskie. Chociaż w Warszawie to nie jest aż tak ciasno. No ale wiadomo, liczy się to, co jest, a nie jak jest skonstruowane. Dobra, to tak, tu nie tą ścieżkę, to ja bym sobie tutaj popuścił tak i tak, a tu będzie z dojściem. I też te ścieżki wycieczkowe będę tutaj zamierzał. To wiecie, te wycieczkowe, gdzie to było? Turystyczne, tu. O! Interesujące miejsca dla pieszych wycieczek. No i tak, oczywiście będą się zaczynać od wejścia, żeby zrobić drobną opłatę. No i tak, najpierw sobie pozwiedzajcie te wszystkie obiekty tu. Później możecie pójść do tego rejonu. Obok naszej ptaszadni. To na pewno jest ciekawe miejsce, więc zapraszamy serdecznie. Później chodźcie tu do naszego wybiegu antylop. Dobra. Następnie możecie się najeść, pójść do łazienek i tak dalej. Po czym kupić pamiątki i do widzenia. I do widzenia. Jestem brutalny aż do bólu, no ale tak, tak to będzie wyglądać. Tu jest nasze wejście od metra, ale to na razie na tym jeszcze nie będę rozmyślał. Jedyne co faktycznie w ostatnim odcinku, tym ze zniszczenia, pomyślałem o tym, że potrzebujemy więcej naszych schronów, bo jak tam widzieliście, nawet niektóre nasze obiekty takie przemysłowe się ewakuowały, czego nie spodziewałem się. No i tak, jest coś, co koniecznie dziś będę chciał zacząć budować, czego nie mamy w ogóle w naszym mieście, a mianowicie handel przy dworcu. Nie rozwinęliśmy w ogóle tu żadnego handlu, nie bez powodu, bo tego nie chciałem robić. W sensie, miałem do tego powody. Stwierdziłem, że skoro tutaj, przy naszym dworcu, na razie nie ma po prostu jakiejś, według mnie już dosyć długo, w sensie, akurat on czeka na tą nową autostradę, którą tu miałem wybudować, dookoła całego naszego dworca. No, konkretnie węzeł autostradowy, a że cały czas go nie wybudowałem, no to po prostu się zajmiemy tym, żeby to już
żeby to już jako tako zaczęła wyglądać ta dzielnica trochę lepiej. Dlatego dziś się tym zajmiemy. To tak, tu będzie taka podwójna może ulica, chociaż... Nie, może niekoniecznie. Tak, tu puścimy sobie po prostu tą ulicę w ten sposób. I na tej ulicy będzie nasz... No wiadomo co będzie. Dalej kolejną rzecz, jaką bym tu puścił... To może, no nie wiem właśnie, bo my tu mamy ogólnie te nasze metro, które jedzie tak sobie na okrągło. I tu nam nie idzie, na pewno niechętnie by nam się tutaj puściło to tędy bezpośrednio, to może w ten sposób. O. Albo czekajcie, tu sobie zrobimy zakręt i to nam wjedzie. Dobra, no bo tutaj jak właśnie chciał rozwinąć nasz przemysł, przemysł turystyczny, w sumie można go tak nazwać, jakby tak się uprzeć, to no właściwie. No i stąd bym tutaj podobił też zejścia. To tak, tu bym zrobił zejście, tak, tu jest nasz kabel z prądem. To jak się przestawi, to nie będzie dużo problemu. Raz, dwa, trzy. Tu dojście. I tu będzie raz, dwa, trzy zejście. I tu takie podłączenie, bo inaczej bym nie mógł zrobić sensownie tego zejścia, niestety. Raz, dwa, trzy, tylko nawet trochę dalej. O, i dzięki temu będę mógł to zrobić to samo tu. No dobra, to mamy z tej strony to ładnie dosyć zrobione. Teraz tak, to tak samo bym tu to zrobił. Czyli tu, raz, dwa, trzy, zejście, stąd, stąd i łącznik tutaj bezpośrednio. No dobra, to mamy zrobione, ten rejon przynajmniej. Po drugiej stronie jest pestka i dlatego nad tym się nie będę jeszcze na razie zastanawiać. W sensie, tak, pestkę nie ukrywam, trzeba będzie ją przeciągnąć dalej. I to, nie, dzisiaj raczej to nie, ale trzeba będzie przeciągnąć dalej, bo tutaj oni zasługują na tą pestkę. Może po prostu powiem to tak. Oni po prostu potrzebują te pestki. No i tak, tu nie będę robić stricte dla naszych turystów, jak moglibyście się domyślać. Tu będę robić dla wszystkich rejony. Dla zwykłego nawet handlu. Ponieważ sądzę, że tu akurat może być nawet zwykły. I to nie będzie jakiś duży problem. No, także tak sobie to zaczniemy. No i tak, puścimy sobie w końcu pierwszą linię tu tramwajową na ten rejon. Tutaj bardzo długo czeka na w końcu wybudowanie siebie, ale dlatego ją tutaj puszczamy, żeby po prostu te nasze nowe rejony handlowe, które przed chwilą właśnie będę budować, miały jakiś dojazd komunikacyjny. Nie dlatego, że tutaj jest potrzebny, tylko dlatego. Także spokojnie, nie musicie już tam od razu dzwonić. Halo, Heniek, możemy budować nowe inwestycje przy M3. Nie, spokojnie, jeszcze na ten temat nie... Tak, i tu mamy właśnie nasze trzy przystanki, więc mogę sobie... Tak, w ogóle się zastanawiam, tu mamy tą linię tramwajową. W teorii, jakbym puścił ją tu, to byliby przede mnie bardzo szczęśliwi. No, ale na razie nie będę tutaj jej puszczał, bo tu mamy te pociągi, to pociągi im tu wystarczą na razie w 100%, tak, przynajmniej mi się tak wydaje. No i to tak, tu będzie pierwszy przystanek i tu będzie ostatni. Bo to nie będzie długa linia. Tak, to jest tylko i wyłącznie na razie tutaj, żeby po prostu skomunikować to miejsce. I tutaj też się zastanawiam, bo najbliższy bambajowy tutaj, nasz rozjazd, to gdzie on jest właściwie? Zajezdnia. A, tu jest zajezdnia. To pewnie z tej zajezdni będą wszystkie jechać. Tak, tu też się rozpoczyna nasza nowa zajezdnia. Tylko zajezdnia Nopot pewnie. Jak ktoś się domyśla. Nie wiem, jaką tutaj zajezdnię zrobimy, ale... W sumie Annopol nie byłaby zła, tylko ja nie mam tak dużego pola. Nie, po prostu nie mam tak daleko rejonów od mojego miasta. No, może tak to do tego po prostu podejdę. Dobra, to tak, to mamy zrobione. Teraz tak, tu bym sobie jeszcze trochę to zrobił i tu bym zrobił podejście do góry. I tu bym zrobił zejście w dół. I tu się zrobi podłączenie, dobrze. Tu tak samo bym zrobił łącznik z naszą ścieżką, tylko tu mam bliżej naszą jedną szynówkę i nie wiem czy... Co? Czy tu bym w ogóle pójdzie? Nie, wyżej już nie mogę. Aby poszło. No to trudno. To w takim razie tutaj ten nasz przystanek tramwajowy mogę przesunąć nawet bliżej tu. No bo nie mamy szansy. Tak, z tym, że tutaj jest też bezpośredni przejazd naszych jakichś linii tramwajowych, bo
no bo nie ukrywajmy, one raczej tak będą tutaj w przyszłości i dalej jeździć. Bo my tu mamy teraz 3 dni, o, 3, myślałem, że mniej. Ale na przykład tu mamy miszmasz z tymi liniami tramwajowymi, włącznie z tym zjazdem. Więc tutaj to cały czas, po prostu to czeka na ten nasz nowy węzeł autostradowy i wtedy się tym bardziej zajmiemy. Dobra, zobaczmy jak nam tutaj nasze zoo idzie. No mało zarabia, bo mało osób przychodzi niestety. I tak, nasze zoo, tak jak powiedzieliście, tu będzie schodzić dalej do wody, więc ja mogę tutaj ten płot zoo, to jest chyba ten, już dalej przeciągnąć do naszego bezpośrednio zoo. I powiedzmy, że jakoś gdzieś tu w tym rejonie będzie dochodzić, dobra. Później go wrzucę oczywiście do wody. Tylko na razie według mnie to jeszcze nie ma, ale nie ma aż tak dużego sensu. No dobra. A tu mamy zebrane. Tu w ogóle ta autostrada też jest ciekawa. Odkąd ją tu puściłem, trochę większy ruch się zrobił przy zoo. No ale to dobrze. No i tu będzie, tak jak mówiłem, tunel bezpośrednio jako nasze wybrzeże. I tutaj też nie będę robić komunikacji dobrej, bo tu chcę w dosyć dużej mierze pójść na promy. I to też sądzę, że będzie dosyć dobre rozwiązanie, chociaż pytanie teraz... Tak, pójdziemy na promy, bo można byłoby też pójść na statki wycieczkowe i po prostu pomiędzy nimi jeżdżąca komunikacja będąca jednoszynówką, którą tu mamy. Bo tu jest właśnie stacja naszej jednoszynówki, z której, jak widzimy, dosyć dużo osób korzysta. Tu jest też stacja metra, do której też trochę osób idzie i inne rejony. Tak, tu widzimy, że oni wchodzą, jedną stroną wchodzą, drugą stroną wchodzą. No i nasze autobusy wycieczkowe, do których też parę osób sporadycznie się wybiera. Tu ale chyba najlepsza lokalizacja to jest ta stacja metra. Czekajcie, jak mi się udają kliknąć. Bo w tym rejonie po prostu to całkowicie robi króla komunikacji. No i Pestka, tak? Pestka też, wiadomo, jest tutaj, bym powiedział, dosyć bardzo dobrym rozwiązaniem w tym rejonie. Tu jest na przykład Pestka w drugą stronę, to widać, że jest dosyć dobrze użytkowana. Tak nudno tutaj, bo jest z tych katastrof, ale nie będę tu puszczać ich. No ale taka prawda. O, a tu na przykład jedzie metro do naszego zoo i zobaczcie, jedzie całkiem nieźle. No to dobrze. Tak, tu było M3 Piskowice Rondo Avizo. To w sumie możemy zmienić nazwę tej linii, bo do Rondo Avizo już nie jedzie, tylko jedzie do... Właśnie! Czekajcie. Nazwa dla zoo. Bo nie mamy nazwy dla zoo. Postawiliśmy zoo w ostatnim odcinku, a nie mamy dla niego nazwy. No to proszę mi nazwać. To wtedy i napiszcie w komentarzu, żebym zmienił tak samo, jak już zrobię tą nazwę zoo, mi napiszecie, żebym od razu zmienił jednocześnie naszą linię metra, żebym miała napisane, że jedzie do zoo. Co bym tutaj zrobił taki podwójny tunel, w sensie pociągu też całkiem osób, dosyć dużo osób korzysta. To dobrze. No dobrze, czyli z tej stacji pewnie też jest, o no tak, idą. I tu też zrobiłem dojście bezpośrednio do naszego przemysłu, a raczej naszych fabryk ciężkich, żeby to mogło całkiem nieźle funkcjonować. Tak, idą do zoo, chyba do zoo zaczęli chodzić trochę lepiej. Tak, ja tu pociągnę na razie cenę do takich 7, no bo trzeba zacząć trochę zarabiać. Nie będę ukrywać, trochę by się przydało zacząć zarabiać tutaj. No ma, tutaj tak, mamy nasze rejony handlowe, więc będzie trochę to lepiej funkcjonować nasze tutaj to wszystko. Bo jak już będzie faktycznie handel, no to zaczną się też ludzie bardziej pojawiać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze, czy my tu jeszcze mamy jakiś rejon faktycznie, gdzie bym mógł zrobić, żeby się pojawił handel? No tak, tu jest taki fragment. Tu nasze, no tu trzeba będzie zrobić przejazd. Wiecie co, dajcie mi chwilę, to ja po prostu zrobię tutaj już ten przejazd, będzie prościej. Teraz możemy się zająć tym, o czym mówiłem, czyli w sensie, tak, tutaj nasz przemysł, w sensie przemysł, cały czas nazywam go przemysłem, handel zacznie się budować.
Nie, mam taką nadzieję. No i zrobimy tutaj też przejścia podziemne, żeby mogli, o już korzystałem, dochodzić do wszystkich rejonów, których by chcieli. Z tego, że na przykład to przejście jest trochę dłuższe, bo się aż ciągnie do tego, tutaj naszego tunelu, bo sobie stwierdziłem, że a czemu nie? Mogą z niego korzystać, to wtedy będą mogli trochę tutaj dłużej pochodzić sobie w naszych podziemiach i w ogóle, no i tak dalej, i tak dalej. Tak, a tutaj się zaczynają powoli nasze budynki budować, nasze helikoptery, też nie jestem przekonany, czy tu skończą faktycznie na sam koniec, ale tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, gdzie, co i jak to wszystko w przyszłości będzie wyglądać. I na przykład możemy zobaczyć nasz przystanek tramwajowy. Całkiem to ciekawe wygląda. O, i tu na przykład idą do budynku. O, i tu idą na tramwaj. Zobaczmy w ogóle, ile osób korzysta z tej pestki. 34 osoby. No i ja właśnie sądzę, że jakbyśmy puścili tą pestkę dalej do naszych osiedla ABCD, to nie byłoby złe, ale no nie wiem, jeszcze się nad tym zastanawiam. Napiszcie mi, co z tym sądzicie. Bo takie to może i to byłoby dobre, chociaż... No nie wiem. Dobra, no tutaj cały czas podnoszę bilety i coraz więcej osób przychodzi, więc to jest dobra nowina. I może się to uda dalej tak pociągnąć. Ta pestka w ogóle, tu my się zastanawiamy, w ten rejon, który nie miała jechać. Ja chyba tą pestkę tu zakręcimy nią. W sensie, że pestka będzie przejeżdżać nad naszym ZOB. Pestki raczej się nie puszcza pod ziemią. Raczej. I dzięki temu będę mógł ją puścić właśnie gdzieś jeszcze na drugą stronę tutaj może, żeby pojechała. Bo ta pestka i tak miała tu pojechać dalej w tym kierunku. No bo... Bo w tym rejonie miała być ta pestka. Ewentualnie ją możemy tak puścić, żeby przejechała tu jakoś przez to wszystko. No nie, może po prostu nie będziemy głównie na tych pestkach też funkcjonować. To też jest pewnego rodzaju rozwiązanie, bo w ogóle dużo osób z nich nie korzysta tak bardzo jak w kampusie. Gdzie w kampusie to coś, głównie środek komunikacyjny dla nich. No ale wiem, o co chodzi. Tak, chyba był mecz. Mecz odwołany. Czemu? Nie wiem. Nie wiem, czemu został odwołany. Pokazuje mi, z kim mieliśmy grać, ale nie pokazuje mi, czemu jest od mecz odwołany. Może nie było prądu albo wody? Na pewno nie było żadnego kataklizmu, no bo przecież wszystko zostało odpowiednio wcześniej przeze mnie uratowane. Tak, ciekawostek, podciągnąłem tutaj pociągi towarowe i jak widzimy już jest to dosyć nieźle używane, no i nasz przemysł. Co do naszego przemysłu, mamy przy dwóch dzisiaj popracuję. Pierwszy z nich tutaj, przy nim dostaliśmy te większe kopalnie, o te duże podziemne kopalnie rudy. No i ja tutaj właśnie zaczynam już trochę chyba tutaj te nasze rezerwaty i to wszystko niedługo poustawiać. No i tak, tu mamy nasz przystanek tramwajowy i ja ten tramwaj już się trochę składałem do niego, żeby go przestawić trochę w inny rejon. I my sobie właśnie go teraz stąd wyburzymy. Oczywiście on duże po prostu pojedzie dalej, nie to, że go wyburzamy faktycznie. Bez przesady. No i tutaj go puścimy trochę do góry. Wtedy nie będę musiał walczyć z tym, że wygląda to tak tragicznie. Jak zazwyczaj niestety te tramwaje tutaj potrafią mieć jakieś takie dziwne odjechane te wyglądy. I nasz tramwaj. Tu sobie może spuścimy. O. Tu sobie puścimy, żeby przejechał przez te rejony. No i tak, tu mamy naszą tą ścieżkę, którą widzimy. To my zamiast tej ścieżki puścimy sobie po prostu nasze tramwaje. No. I one tu bym puścił jeszcze dalej te tramwaje, gdzieś dotąd. Tak, i tu widzimy, że właśnie w tym rejonie się było to przejście i żeby te przejście pozostawić tu, to po prostu w tym miejscu będzie nie to, bo tu będzie tramwaje, dalej będą jechać oczywiście. Będzie to. O. No i dotąd sobie puścimy. Dobra, to teraz sobie przystawmy te z powrotem do naszej ścieżki. Jak się nam zapisze gra. O, dobra. No i tu jest nasze przejście raz. A tu jest ścieżka rowerowa. No dobra, to rowerową spokojnie sobie postawimy. Dobra, no i to sądzę, że to będzie i tak lepsze rozwiązanie niż było przed chwilą. Dzięki czemu tu mogę usunąć sygnał szty. Powiem wam szczerze, zapomniałem, że tu jest jakiś tramwaj. I to nawet nie byle jaki. Ja pamiętam, że go budowałem dosyć miarę niedawno. No dobra. To w takim razie, jeżeli tu faktycznie jest tramwaj, a jest,
to my go sobie przeciągniemy dalej, żeby przejechał sobie gdzieś aż dotąd. Z tego, że tutaj on już wyjedzie nam z ulicy, bo o wiele bardziej lubię wygląd tej ulicy takiej przemysłowej niż tej. Więc my po prostu sobie zrobimy tu wyjazd, taki odjazd w bok. Proszę bardzo. Tu dotąd. No, może trochę większym odjazdem, bo to w sumie aż za blisko wychodzi. Tu. I tu dotąd. To się podłączymy. Cyk, cyk, cyk. Dobra, to jest podłączone. I teraz daj mi to. Dobra. Teraz tak, czy tu mi się coś pokręciło jeszcze? Wydaje mi się, że nie. I w sumie dzięki temu, że zrobiliśmy tak tą linię tramwajową też bym ją właśnie tu bym bardziej przyciągnął niż ją ciągnął tu, bo ona wtedy i tak kończy w tym miejscu, a dzięki temu, chociaż w sumie trzeba zastanowić, czy jest sens ją tu ciągnąć, żeby pojechała tędy. Nie, bo tu będzie większy przemysł wydobywczy, tak, to tu będzie lepiej to puścić. No bo to trochę poprzestawialiśmy sobie tutaj niepotrzebnie to w takim razie. Nie wszystko się robi dobrze za pierwszym razem. W takim razie dajmy sobie, żeby nam ta droga tramwajowa tu na tym wiadukcie jeszcze kawałek przyjechała, no powiedzmy dotąd. I tu sobie skończymy. Dobra. I teraz tak, zastanówmy się, co zrobić z tym fantem. Tak, z tym fantem, co tutaj zrobić, że tutaj jest nasza droga, to akurat dosyć łatwe, po prostu wyburzamy. Zamieniamy. No i tak, nasz tramwaj pojedzie sobie, no powiedzmy, że gdzieś dotąd. Nie będziemy go dalej puszczać do naszego przemysłu, bo to byłoby ciekawe, więc to zrobimy sobie. Zawsze kiedy ja coś powiem, że tego nie zrobimy, to wtedy zaczynam respektować to swoje nie robimy. I takie, a może jednak by się to przydało. No i dobrze wiecie, jak to zwyczaj wychodzi wtedy. Jeżeli wtedy to budujemy. Dlatego, no cóż. No akurat tutaj to dosyć dobre będzie połączenie, głównie do naszego metra w tym rejonie. Dlatego to tak puszczę. O, i tu zrobimy sobie też przejście dla pieszych. To jest pierwszy główny morał, czemu tak to będzie wyglądać. Natomiast tutaj, czekajcie, my sobie tu zrobimy rozjazd już. Nasz tramwajowy. Tu będzie tak i tu byśmy wykręcili. Czekaj, nie, daj dotąd. O. No i teraz tak, tu sobie byśmy zrobili. Tu możemy sobie zrobić tą drogę jako jednokierunkową, bo ona i tak tutaj nie ma. Nie powinna mieć według mnie dużego znaczenia dla przemysłu. A czy przemysł chce ją, to nie wiem, to mnie nie interesuje. A tu z kolei sobie zróbmy drugą ulicę. Czekaj. Jakby ja bym tu chciał ją zrobić, to czemu ty mi nie chcesz jej pozwolić, żebym ja tutaj zrobił? O, jest, no i proszę bardzo. Zacznę tylko, czy on tu będzie chciał się pozwolić? Nie, jest za krótki dla niego node. No dobra, no to trudno. To zrób mi go tu, ale tu już mi pozwolisz zrobić, jak ja chcę. Dobra, no to świetnie. No i tak, dzięki temu my tu sobie zrobimy jednokierunkową tę drogę. Jak możemy się domyśleć. I się wszystko podobiło tak jak ja chciałem. Czyli teraz tak, nasz tramwaj. Ten też. Oj, tu chyba ktoś korzystał z tego przystanku. No dobra, no trudno, już nie będziecie mogli z niego korzystać, bo po prostu to przestawiłem. To tak, tu będzie przystanek, bo tu jakaś jest przyszłościowa ulica. No i tak, tu będzie pierwszy z tych nowych przystanków. Tak, tu będzie pierwszy. Taki przesiadkowy i w ogóle. Dobra. Gdzie on to puścił go? A, tu mu zlecił najprostsze zawracanie. No to nie. To tak na pewno nie będzie. To ja już wiem, bo ty jedziesz dalej sobie tędy prosto. Kolego. I też ja ci pozwolę. Nie. Zapomnij o tym. No i tak, tu sobie podobimy już przystanki na zapas. Przynajmniej chciałem porobić na zapas, więc widzę, że nody tu się nie poukładały poprawnie, więc jak zrobimy to w ten sposób, to już będzie lepiej. I tu, proszę bardzo, cyk i cyk. No i są będę w równych odległościach od siebie te przystanki,
No i tutaj pod zoo będzie, co się pod zoo, no pod tamtym rejonem. Dalej, tu jeszcze mamy proszę bardzo ten rejon, czyli ten tramwaj i on tak samo będzie mieć przystanki tu i tutaj. No dobra. Cyk i cyk. Cyk i cyk. I w naszym miejscu tu będziesz wjeżdżać oczywiście na inny przystanek, bo no maszamy się. Dobra, to tak to wygląda, a teraz zajmijmy się rejonem tutaj. No dobrze, to tak, mamy tutaj rozplanowane to trochę ulice, tak stwierdzimy, że może to trochę poukładam, głównie chodziło mi o tą linię kolejową, to tutaj trochę bardziej wciągnąłem teraz taki większy zakręt, żeby nam tutaj w ogóle nie komplikowała życie. No i dzięki temu sądzę, że trochę będzie lepiej. W ogóle tutaj jest bardzo duży ruch pociągów towarowych do tego miejsca, aż się sam ostatnio zdziwiłem. Jak zobaczycie, tutaj oni faktycznie dosyć dużo ich jedzie. To jest dobra nowina, ja akurat się z tego bardzo cieszę. No ale się nie spodziewałem, że będzie aż taki duży ruch. Także tak, no i co bym tutaj chciał zrobić? Koniecznie chciałbym tutaj zrobić parę podstawowych rzeczy. Zdawałoby się oczywiście podstawowych, no ale... Czyli tak, w tym rejonie będziemy bardziej przetwarzać nasze surowce i jakieś baraki. O, możemy postawić warsztat naprawczy. O, to ja zapomniałem, że w ogóle my go już nie postawiliśmy żadnego tutaj. No dobra, tak, w ogóle wyprofilujmy sobie to na nasz teren całego tutaj tego ośrodka, to będzie jeszcze tak. Tak, on tutaj trochę nasz przemysł jest, będzie większy niż myślałem na początku, no ale no dobra. No i tak, za chwilę będę tutaj szukać naszych surowców. Czy tu się na mnie pokończyły przypadkiem? Tu jest jedna tona, tu jest sześć. Przy zerze lub jednej będę usuwać. Czyli na razie jeszcze tam pozostaniemy przy tym, jak to faktycznie się wydobywa. I zrobiłem tutaj taka ciekawostka, wjazd z drugiej strony do naszych śmieci, bo one miały tylko i wyłącznie jeden tutaj wjazd i trochę się to korkowało. Tak samo przepuściłem tutaj nową drogę do naszego tutaj nowego przemysłu, który za chwilę będzie działać i kolej linowa tutaj a propos prądu. Żeby mieli prąd, trzeba by było im tutaj dać, proszę bardzo, taki warsztat naprawczy. Jeden, a tu będzie, proszę bardzo, już nasze baraki. Bym postawiał, dałbym tu parę tych baraków. Może tak by mi tu weszło, jak się zapisze gra. W ogóle jakby ktoś się zastanawiał, czemu u mnie tak często się zapisuje gra, bo mogę to oczywiście wyłączyć autozapis. I mogę też ustawić, żeby na przykład nie było co 15 minut, jak jest teraz, tylko było trochę rzadziej. Ale ja już trochę gram w Skylinesy i nie chcę mieć ponownie sytuacji, że mi się w pewnym momencie gra wykrzaczyła. A potem trzeba wszystko od nowa robić. I ja już trochę jestem na tym punkcie zapalny, żeby nie powiedzieć gorzej. Dlatego po prostu tak to wygląda. No i tak, w tym rejonie bym sobie walnął taką drogę prostą. Czekajcie, jak te budynki wyglądają, żebym wiedział mniej więcej.
Okej, one są dosyć potężnych rozmiarów. Te duże. Tak, czy tutaj są surowce? Tu nie ma zbytnio surowców. Bo ogólnie tutaj ten większy przemysł teraz trochę zrobimy. A czekaj, my możemy też tutaj walnąć taki piec obrotowy. Ale by tu... Nie wiem, czy on by się zmieścił w ogóle. Chyba by się zmieścił. Na styk by się zmieścił. Bo taki piec obrotowy, no to po każdych rozmiarów. No ma, ewentualnie na razie tu możemy sobie taki postawić mniejszy. Taki widzi. Okej, to tak, tu zapomniałem, że tu to są faktycznie naprawdę dużych rozmiarów te obiekty. Obrotowy. No, postawiłbym tutaj ten piec obrotowy. Czekajcie, to sobie zrobimy tutaj drogę. I do tej drogi postawimy nasz piec obrotowy. Albo i nie. Nie, no na pewno... Dać się da, bo ja widziałem przynajmniej przed chwilą, że tutaj dało się by to postawić. Tylko trzeba teraz wyprofilować idealnie drogę, żeby Skylines nie mówił, że nie może. Dobra. Postawiliśmy. Teraz postaw ponownie drogi. Z tej strony będzie problematycznie. Już to widzę. No, problematycznie, że aż się nawet nie uda. Dobra. Okej, tu sobie zrobimy tak. Tu zakręcimy sobie. O. Tu i tu. No nie ma. To w miarę, no z jednym budynkiem trzeba było go trochę przesunąć. A konkretnie wyburzyć nawet. Ale no ujdzie. Ujdzie. Taki wielki obiekt. Oj tak. No, swoją drogą mam takie pytanie z ciekawości. Czy tu faktycznie nie ma żadnych surowców? Nie, tu są 2 tony. Tu jest 0. Okej. No a to jednak nie ma. To dobrze, że tu nie ma, a faktycznie stawiam tego typu budynki, no bo nie chciałbym też tracić surowców. O, tu widzę, że w jedną kratkę dałoby się postawić. Widzieliście, tu jak podskakuj jest. No bo to mamy trochę tego więcej. No i tak, co z tym prądem? Okej, prąd. Nie chcecie się podłączyć zbytnio, widzę to. No dobra, niech wam będzie. Tam jest was tutaj. Ja was tutaj podciągnę. I oni mają chyba już prąd od reszty miasta. Piśmy, to ten mogę wyrzucić drut, bo tutaj mieli dosyć duże problemy z tym. Jakby nie podłączeni oczywiście. Tu w ogóle się zastanawiam nad tą linią, to tam wajoło. My ją przyciągniemy jeszcze dzisiaj trochę dalej, żeby dojechałem tutaj bardziej do tego przemysłu. No i tak, ten cały rejon na razie damy tu jedną kopalnię taką tu, ale chcę tutaj postawić te nasze wielkie monstra od poziomu 5, bo one bardzo ładnie wyglądają i tu będą nam idealnie pasować. Więc póki co ich tutaj nie będziemy stawiać. Natomiast tu sobie też postawimy od tej strony mały wjazd, bo tu jest przystanek, więc z przystanków trzeba korzystać, jak już są postawione. Także tutaj sobie postawimy może... Czekaj, ten, o, to możemy sobie postawić. To jest pewnie na szkło. Tak, na szkło, a szkła nigdy za mało. Ale ja tu nie po polsku teraz to powiedziałem, oj. Teraz będzie mi tam komentaria leciała. To tak, czy to postawiliśmy... Bym tu jeszcze jakoś postawił ten nasz przystanek od kolei linowej. No, możecie się domyślić gdzie? Gdzieś tu. Wtedy mógłbym to dosyć ciekawie rozegrać. Czekaj, jeżeli bym tak to zrobił, okej, to ma podłączenie drogowe jak coś. Teraz pytanie, czy on tutaj się zmieści. A, zmieści się. No to ładnie. I dzięki temu on tu pojedzie. Niezależnie czy Skylinesy będą chciały tego czy nie. On tu pojedzie. Ja to mówię. Dobra, to tak, tu. Aha, no dobra, to może trochę bardziej po ludzku to zrobimy i pociągniemy jeden tu, drugi tu. Przystanki tam wojowe bym przestawił. Bo skoro tamte przystanki są trochę dalej, to tutaj te możemy postawić obok naszego i to będzie centrum przesiadkowe. Sądzę, że... W sensie, centrum przesiadkowe to trochę zbyt dużo powiedziane. Bo nie sądzę, żeby tu jakoś bardzo dużo osób dojeżdżało, ale na pewno to będzie dosyć... No ktoś tu dojedzie, o, może w ten sposób. Jestem przekonany, że tu trochę osób będzie dojeżdżać. Natomiast w tym rejonie zrobimy sobie taki bajer w postaci pętli tramwajowej, bo sądzę, że tu akurat będzie ona dosyć niezła, w sensie, bo jeszcze przed końcem tej dzielnicy. A tu jedna linia tramwajowa, aż tak tam dużo nie będzie potrzebnych, tym bardziej, że tu zaraz trzecia dojedzie. No i po prostu sądzę, że trzecia spokojnie będzie mogła w tym miejscu zawracać. No to tak, linię tramwajową mamy tutaj zrobioną, pętlę też.
Czy tu się zrobiły sygnalizacja świetlna? Nie, tu wyłączyłem, tu wyłączyłem. No dobrze, to tak, teraz tylko ci potrzebują surowców, a surowców nie ma, ponieważ tu trzeba wydobyć je. No i skoro stąd trzeba je wydobyć, to teraz zróbmy możliwość jego wydobywania, czyli pójdźmy sobie naszą drogę tutaj. Tak, bo tutaj jest dużo surowców po tej stronie, przy granicy. No niestety właśnie przy granicy jest dosyć dużo tych surowców, a ja nie będę mieć zbytnio jakich do nich, do wszystkich do nich dotrzeć. Co jest dużym minusem, od razu mówię. I to mi się bardzo nie podoba. Okej, to też mi się nie podoba, a bo on sobie tutaj zrobił taką mini pętlę, no dobra. No dobra, znaczy no niedobrze, ale na razie tak może mieć. Bo jak mi wlają linie tramwajowe, jakieś problemy, to oj. Nóż się w kieszeni otwiera. Zresztą pewnie u was, jak wygracie w Skylinesy, to tak samo. Zawsze jak linie tramwajowe, coś tam im się nie podoba. Oj. No to nie dobrze. No i tak, nasze tramwaje. Znaczy to tak przy wszystkich liniach. Przy trolejbusowych na przykład sądzę, że prawie tak samo, bo trolejbusowe też mogą. Przy autobusowych aż tak nie jest źle, bo autobusowe ma jednak mimo wszystko mogą trochę bardziej dowolnie jeździć. Niż tramwajowe i trolejbusowe, które muszą jeździć tylko i wyłącznie po wybranych drogach. No ale no wiadomo, przy innych komunikacjach to też trochę inaczej działa. Dobra, no i tak, dzięki temu, tak jak możecie myśleć, naszą linię możemy puścić do naszego nowej pętli tramwajowej, którą przed chwilą uruchomiliśmy. No i tak, tu byśmy sobie podobili parę tych przystanków. To tak, tu będzie przystanek, taki jeszcze przed tym przejazdem. Czy tu się zbija światło? Chyba już je wyłączyłem. Ja już te światła to tak wyłączam z automatu, że nawet nie zauważę, że już je wyłączyłem. Zresztą wy to pewnie już zauważyliście, że ja je wyłączam tak szybko, że człowiek nie zdąży się zorientować, a już ich nie ma. Także to jest bardzo dobra nowina. Czy tu? Nie, nie ma sensu aż tak ciągnąć. Tu mam po prostu tu będzie przystanek. I tutaj, żeby było, że jest dojście, to tak, tu sobie zrobimy ścieżkę pieszą. I tak samo tu będzie przejście od tego przystanku do tego, do tej ulicy. No dobra, no i to sądzę, że całkiem może być lepsze rozwiązanie. Tak samo tu możemy zrobić dojść. Mieścić jeszcze, tak mi się wydaje. Nie, to na pewno nie. Może jednak się nic nie zmieści. Balaki? Nic się nie chce zmieścić. No to taki duży obszar, a nic nie chce się zmieścić. Dziwne. Dziwne. Nie podoba mi się to. No ale dobra. Możemy włączyć play. To tak, tam jeszcze czekamy. Teraz możemy tutaj poustawiać w sumie jakieś wydobycie. To tak, to jedno takie bym postawił. O. No dobra. Teraz tak, skoro tu nie chcesz się postawić, to tu się postawisz. Okej. No i tak, ten tu będzie i tak zbyt duży, więc mogę postawić sobie tu taki podziemny do wydobycia. Tu taki mały. On się wydaje mały. O, może w ten sposób. Tu jeszcze nie, tu wiecie co? Zrobimy sobie trochę odmianę. Tu damy sobie uliczkę. Przy okazji będzie tutaj przystanek tramwajowy. Z łącznikiem bezpośrednio do tego. Daje to nam dwie zalety. Po pierwsze, przejście tu dla pieszych, a po drugie, prestiż. Prestiż droga przejadąca przez środek przemysłu. To wiadomo, to też zawsze dobra nowina. No i jak tu będą przystanki? One nie są chyba zbyt blisko tych pozostałych. Natomiast najważniejsze jest to, że mogę postawić sobie w ten sposób nasze tutaj wydobywanie. I w sumie tak samo możemy zrobić po tej stronie. Tak, i tu dzięki temu będzie mega wydobycie. A tu jeszcze małą postawimy sobie dla bajerów. No dobra, no i to wygląda całkiem nieźle, bo to są oczywiście podziemne. One tam wydobywają jak wydobywają. Mają mniejsze zanieczyszczenie powietrza chyba trochę. Nie wiem, nie znam się tutaj. Na tej geologii się trochę nie znam. To dobrze mówię. I tu byśmy zrobili sobie zejście na dół do przystanków. Albo wiesz co? Możemy tutaj przeszaleć i zrobić tak, zejście tu. No powiedzmy do takiej wysokości. I tu drugie zejście i tu do zejście do obydwu przystanków. O! No i to będzie chyba trochę lepsze. Dzięki temu będą mogli z obydwu tych przystanków iść, gdzie im się żywnie podoba. I nawet przeszalejemy i damy im tu takie małe chodniczki, przy których w teorii mogą, wiecie, wyjść, zatrzymać się i tak dalej. No, sądzę, że taki trochę mały uroczek czy coś. No, na pewno będzie to lepiej wyglądać niż taki zwykły. A tu będzie zejście z naszego całego przejścia nadziemnego. No i tak, czy my tu mamy jeszcze jakieś surowce?
Tu jest trochę, a tu jak ta nasza droga zakręca, to my możemy ją sobie trochę odkręcić. No powiedzmy, że w tą stronę. O! A, to jest poczta. W ogóle, właśnie. A propos poczty. My poczty ostatnio dużo nie stawialiśmy w naszych nowych rejonach. No i na przykład tutaj na pewno jest to tragiczny przegląd. Tak samo tu jest bardzo kiepsko. Więc tą pocztę faktycznie trzeba było poustawiać. No i właśnie w naszych tych nowych high-tech dzielnicach, ogólnie tutaj będę usług, bym sądzę, że takich właśnie tych będzie brakować. Poczty to akurat na pewno. Dlatego trochę to trzeba byłoby tutaj porozwijać, poustawiać nowe. O, a propos, no ale dobra, możemy postawić sobie tutaj. Czy ja tutaj nie dałem, żeby się budowali? Nie, no dałem. To dziwne. Tu się pobudowali, a tu się nie chcą budować. Nie wiem czemu. Może jakieś hotele czy inne bajery im tu jest potrzebne? W ogóle czy tutaj faktycznie dużo ludzi chodzi? O, chodzi, no dobrze, to zaczęli korzystać z tych nażywych dzielnic. Tutaj pewnie tak samo jest dosyć dużo i przejść podziemnych dużo korzystają. O, no co dobrze. To dobrze, ja lubię jak z przejść podziemnych ludzie korzystają, bo to pokazuje, że one są potrzebne, tylko... A, zaczęło się budować. Jakieś może mniej warte te działki? No nie wiem. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, o co im może chodzić. No, zobaczmy jak tutaj jest. Tu jest 162 osoby. Tu jest 69, tu jest 170. Tak, tu brakuje stacji metra pod tym, no ale no cóż. Pestka jest w miarę użytkowana, pozostałe tramwaje... No powiedzmy. No powiedzmy, że nie za bardzo. No, 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 dobra. Raczej te mogą być w przyszłości używane, czy na tej linii ktokolwiek, kiedykolwiek wsiadł, do tej nie. A do tej? No ta dopiero zaczęła funkcjonować, to nie, to na pewno też nie. A tutaj mamy 26 osób, bo tu są dalekobieżne i turyści. Tak, tutaj to jest dosyć dużo turystów. Tak, to widzę, że głównie do Pestki ludzie idą. A nasze tramwaje tu nie są aż tak bardzo uwielbione, no bo... A, właśnie, no bo na przykład nie zrobiłem tutaj dojścia od tego rejonu. To też może być brane pod uwagę. Chociaż wiecie co? Ten tramwaj to my możemy puścić kawałek dalej, z czego tu brakuje w tej dzielnicy. Chyba wiecie już o co mi chodzi i wpuścić go tu, bo tu bardzo brakuje komunikacji, w sensie tu są helikoptery, tak? Nie będę ukrywać, tu są owszem helikoptery, ale coś takiego nie byłoby na pewno złe. I sądzę, że helikoptery by się nie obraziły, gdyby miały wsparcie, bo akurat one też mają coś do... są bardzo załadowane. Jakkolwiek można powiedzieć o helikopterach, że są załadowane. No to trochę jest dziwne. Okej, okay, a to jest ten tunel. Ja próbuję tu się podłączyć pod ten na dole tunel. Się zastanawiam, czemu mi to nie wychodzi. No dobra. To tak, tu będą przystanki. A nie, tu będzie jeden przystanek, bo nie mam jak zrobić przejścia podziemnego w drugim kierunku. No to może, no to możemy tak to rozwiązać. Dobra, to tu będzie przystanek jednokierunkowy. Rzadko robię przystanki jednokierunkowe, jak mnie znacie, to wiecie, ale no czasami to można. Można już coś takiego też zrobić. Dobra, no i tu na końcu po prostu taką szpętelkę. Nawet nie chcę jej puszczać zbytnio po drugiej stronie. No, puścimy po prostu sobie ją tutaj. I tu będzie mała pętelka obok naszych punktów poboru opłat. No przy granicy właściwie. To też może być, gdyby skanensy były inteligentne i byłoby na przykład coś takiego jak parku jedź, to bym tutaj walnął parku, jeśli ludzie z daleka by po prostu zatrzymywali się w tym miejscu i dochodzili sobie dalej do miasta, komunikacją dojeżdżali. No ale że niestety w Skylinesach parku jeść to jest czarna magia, no to czegoś takiego nie postawiłem. Ale szkoda, bo na przykład w SimCity coś takiego to było. A w sensie ogólnie parę rzeczy w SimCity było, czego nie ma w Skylinesach. I brakuje, jak normalne autobusy, takie dalekobieżne, te autokarowe, tak jak tutaj się pojawiły ostatnio, to był sukces, coś nowego zupełnie i w ogóle nie wiadomo co. A tutaj to normalnie było. Okej, jak to nasza linia tutaj jedzie? Okej, dobra, robi bardzo dziwny zakręt. Dobra, to my tu sobie zrobimy obok naszych oczyszczalni. Tu. Tu. No. I na pętli jeden przystanek też możemy postawić. Tu taki mały. Dobra, to może nawet z helikopterami będzie się... Nie wiem, czy będą bardziej z tego korzystać, czy z tego, bo helikoptery tu są w sumie w okolicy. A, bo tu mamy w ogóle jedną linię helikopterową. No to tego nie zauważyłem.
Tego faktycznie nie zauważyłem. Dobra, to tak, to całkiem nieźle działa. Tu jeszcze nam wody brakuje. Tak, bo tu jest ten jeden rejon, w którym zapomniałem dać wody. To jest taki jeden mały rejon, w którym faktycznie mi się zapomniało, to nie da się zresztą krzyczeć, umierać w ogóle. No, niestety tak to wygląda. A tu sobie puścimy naszą dzielnicę ostatnią. Tylko nie wiem, czy przez to, że ona nie jest na górce. No nie jest aż tak źle. To nie będzie tu w ogóle jakichś dużych odjazdów, jeżeli chodzi o to, że będą się chcieli i nie będą się chcieli budować, ale widzę, że nie jest tak źle. Czekajcie, tu sobie zrobimy coś, czego nie robimy zazwyczaj. Dzisiaj ogólnie tak dużo takich rzeczy robimy. O! Jak tu byśmy postawili w siatce? Nie. A, czekajcie. Ja to wam pokażę, co ja chcę tutaj zrobić. Chcę zrobić coś takiego. O! Taki dziwny, ostry zakręt. Ja bardzo lubię takie zakręty, w sensie lubię, bo one ładnie wyglądają w siatce. No i ogólnie, jak już coś ładnie wygląda w siatce, to ogólnie ładnie wygląda zazwyczaj. Więc sądzę, że tu coś takiego można byłoby zrobić. A tu jest ta nasza droga dowodowa. Tak, tu jest ogólnie dosyć duża górka, więc jest to trochę mniej używane. Ale na przykład do tego punktu przyśrodkowego, jakbyśmy tu zrobili stąd ścieżkę, to tak, nasi mieszkańcy na pewno by się nie obrazili. A naszą tą drogę możemy trochę skrócić. Na przykład stąd zrobić tu zjazd. Tu będzie... A, tu możemy w sumie zjechać nawet w dół. Tu i tu zrobić łącznik. Tu też zrobimy sobie zjazd. I do naszej drogi rowerowej. Tak, tu się podłączyć. No, może będą nawet całkiem nieźle z tego korzystać. Kto wie, kto wie. No, a tu widzę, że zaczęło to już trochę funkcjonować i ostatnią rzecz, jaką tu bym postawił, to będzie taka... Łona ma niezłe tu kopanie. Ajajaj, ja tu nie sądziłem, że ona będzie... Ja tak sobie ją chciałem po prostu postawić. Tak, tu jeszcze coś tych surowców jest. Tak, ciekawe. Ciekawe, bo my tu widzimy niby tylko drewno, a naszej rudy już tak... z tymi surowcami. Że my tu właściwie musimy trochę na... szukać ich po prostu, aż je znajdziemy. Kiedy wiemy, że tam są. No, a tutaj jest... Tu już tak raczej za bardzo ich nie ma. A to my tutaj sobie jeszcze dojedziemy gdzieś dotąd. Luknijmy, czy jeszcze gdzieś tutaj jakieś te surowce by były. Tu tak nie za bardzo. A tutaj już tak jest dosyć cienko z tym. No dobra. To tu sobie po prostu zrobimy na końcu rądko. I obok rądka po prostu na końcu sobie zrobimy miejsce takie do zawracania. Cyk. Cyk. Wiem, że rzadko ktokolwiek robi rądka dla samochodów, jeżeli to nie są trolejbusy, bo trolejbusy potrzebują rądek do zawracania. No ale sądzę, że w tym miejscu możemy zrobić. Dobra, tutaj mamy 5, 4, 5. No to może jeszcze postawimy 2. No a tu jest 1. A tu jest drugi i z 6. O, no i sądzę, że tak ładnie tutaj to rozlokowane, to nawet nie będzie aż tak źle. Dobra, tak, tu sobie zróbmy to i wyłączyliśmy siatki i wszystko. Więc teraz na nowo trzeba nie odpuszczać, bo tu będzie ogólnie ten park rozrywki w przyszłości. Tylko tak jak możecie pamiętać, my na razie tutaj ich nie stawiamy, bo musimy najpierw wydobyć surowce, które się tutaj znajdują pod ziemią. No, wiadomo jak to jest. Jak już jest jakiś surowiec, to byłoby miło z niego skorzystać. No i tutaj tak to wygląda właśnie mniej więcej. Dużo problemów z naszymi tymi rzeczami, bo tu na przykład wybudowałem trochę za daleko. Znaczy tutaj nie. Tu też jest dobrze, ale na przykład tutaj... Tu wybudowałem za daleko tą drogę i ona jest już poza granicą i już nie mogę jej odczepić. Wybudować się dało, ale już wyburzyć nie da się. Takie niestety są czasami niuanse. Dobra, czy ktokolwiek z tego komunikacji korzysta? Z linówki chyba nie za bardzo. Tu jest 6 osób. I tu jest 6 osób. No dobra, no nie urywa to jakoś strasznie. Ale sądzę, że w przyszłości... Pewnie będzie jeszcze tego więcej. No, tak. No dobrze, to trochę sobie zmieniliśmy tutaj nasz przemysł. Sądzę, że będzie to się lepiej wydobywać. Co prawda w niektórych miejscach faktycznie nam się surowce zaczynają już kończyć tutaj, ale to tak jak ropa. Ropa przeszła już głównie w stan wydobywczy,
No i prawdopodobnie tutaj będzie podobna sytuacja. Czy tu jakieś surowce są? Tu jest 15. Tu jest 19. A to może jeszcze byśmy coś tu stąd wydobyli w sumie. O, a tu było dosyć dużo, to pewnie tu 16, ale nie chce się postawić. A, no bo to jest w sumie ta, to nie będzie się chciała postawić. Nawet taką sobie postawmy. No, a nawet lekką górkę udało im się tutaj wyciągnąć z tego budynku, ale no dobra. I tutaj wyrównajmy sobie mimo wszystko tak jakoś minimalnie ten grunt, żeby trochę to bardziej naturalnie wyglądało niż tak będą babuce w kosmos i weź tu zastanów się, jak to wyglądało normalnie. Nie, to mimo wszystko ja tutaj jakieś zasady tam równowagi bym pozostawił. No i tak, tu jest ten przystanek taki kolei linowej i na razie on będzie ślepy, ponieważ nie mam pomysłu, gdzie dalej go puścić. Dobrze, mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Tu im postawimy Fire Station raz i tu będzie drugie Fire Station, bo oni ich potrzebują jak bardzo, więc one tutaj będą. No i co dużo nie mówić, jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek, kliknijcie koniecznie subskrybuj ten dzwoneczek, aby tego nie przegapić. No to już wygląda to dosyć ciekawie. Jest dosyć tutaj, bym powiedział, dużo surowców, które się będzie wydobywać. Ile nam tego kolejnego poziomu brakuje? No, niedużo. Niedużo, no to dobrze. I nawet zaczął zarabiać trochę. Zanieczyszczenie minus 30, wydajność plus 51%. No dobra. Ruda, szkło, metale. No to głównie dla fabryk stąd będziemy wydobywać. Ale tak czy siak. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!